Biblioteka w metrze. Rondo 40-latka i Tybetu w remoncie. Velo U. Józefowski system rowerowy. Nowe centrum Warszawy z ofertami. Będzie rozbudowa lotniska Chopina. Czy pionowy ogród w budynku? O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. W sobotę, 4 maja. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i Czemzonosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym, czyli mojego subiektywnego przeglądu najciekawszych newsów z tygodnia, głównie z Warszawy, ale nie tylko, bo dzisiaj, właśnie w sobotę, zaczniemy sobie, jak zawsze, od awarii wind na stacjach metra. I nie działają dwie windy, jedna od jednego tygodnia, czyli od tego, na to, że Senał, i druga już od dwóch tygodni na polu mokotowskim nie działa winda. I to jest jedna z tych wind, które tam faktycznie niedawno się pojawiły. Więc to też taka ciekawostka. Natomiast z innych informacji, jeżeli chodzi o metro, no to faktycznie jest postęp prac cały czas na M2, a mianowicie cały czas trwają już prace faktycznie przy nowych budynkach i na estepie, i przy nowych stacjach. Tu tak wyglądają właśnie w środku budynki. Mamy też ujęcie z podziemi, jeżeli chodzi o prace na poziomie -1, -2 na Karolinie się odbywają, ale więcej w tym temacie mogliście zobaczyć we wczorajszym filmie. Zapraszamy do metra. Jak coś, to oczywiście Was serdecznie zachęcam Was do obejrzenia tego filmu. Tymczasem z innych jeszcze rzeczy, które się dzieją w metrze, to jest biblioteka. I o tej bibliotece już mówiłem nie jeden raz, mniejsza z tym, ale teraz mam jakieś większe wizualizacje. I faktycznie dobrze to wygląda. W drugiej połowie tego roku ta biblioteka ma być oddana do użytku na stacji metra Kondratowicza. Przenosi się tam po prostu jedna biblioteka, która się znajdowała wcześniej wzdłuż ulicy Kondratowicza. Teraz we współpracy właśnie metro i urząd targówka właśnie biblioteka się przenosi na dół i będzie właśnie na stacji metra. Dwa lokale będą tam przystosowane właśnie do biblioteki i tak ono będzie wyglądać. No, czy to nie jest futurystyka pierwsza klasa? Ja jestem ciekawy, jak faktycznie będzie wyglądać ten obiekt już po oddaniu do użytku. Biorąc pod uwagę, że nie musimy aż tak długo czekać, to oczywiście wiadomo, że jeżeli będzie jakieś oficjalne otwarcie, to ja tam wpadnę coś nagrać, bo nie będę ukrywać, że jestem tym zainteresowany i chciałbym zobaczyć, jak to po prostu będzie wyglądać. A wygląda to naprawdę kusząco. Jestem ciekawy, jak to faktycznie ostatecznie wyjdzie. Biblioteka sama ma być całkiem odjechana, jeżeli chodzi nawet o rozwiązania takie, że będzie można samemu wypożyczyć książkę i samemu ją zwrócić. Będzie też paczkomat przy wejściu, więc będzie można odebrać bądź zwrócić też książkę o dowolnej porze, niekoniecznie kiedy biblioteka będzie funkcjonować. Będzie mieć też oczywiście przestrzeń taką standardową z książkami, nie będzie takich samych półek. Będzie też przestrzeń do spotkań autorskich, jak i również będzie też miejsce dla dzieci, gdzie będą książki właśnie dla dzieci i tam będzie wykładzina. I różne jeszcze inne udogodnienia, które w dzisiejszym filmie nie zdążę powiedzieć, bo tylko łącznie jak zawsze robię taki skrót mniej więcej, co tu się faktycznie będzie działo. Najważniejsze jest to, że w drugim półroczu tego roku ma być oddana do użytku. Tymczasem trwają cały czas prace, jeżeli chodzi o remonty majówkowe. Między innymi cały czas jest zamknięte rondo Wolnego Tybetu i ogólnie cała Kasprzaka, linie autobusowe 105 teraz nie dojeżdżają tam na całej trasie. Tramwaje tylko przejeżdżają przez plac budowy. O tym jutro będzie film z tramwajem na Kasprzaka. Mam nadzieję, że mi się uda tam pojechać, nagrać i jutro go zobaczycie. Natomiast też trwają prace na rondzie 40-latka i o tym w sumie za chwilę. Tymczasem z innych jeszcze newsów tramwajowych, to w ostatnim tygodniu, jeszcze w kwietniu, pojawił się pierwszy tramwaj na Gagarina. Mogliście zobaczyć również z tego już nie jeden, a nawet dwa filmy na kanale na Wizonosz. Tymczasem jestem dzisiaj w koszulce z Unią Europejską, bo faktycznie 20 lat Polska jest w Unii. No, jeżeli ktoś z Was nie wie, to tak, ja tylko łącznie 2 lata byłem nie w Unii Europejskiej w Polsce, oczywiście tego nie pamiętam. Natomiast nie zmieniam faktu, że faktycznie tak mniej więcej była tam. Natomiast nie zmienia faktu, że faktycznie Polska już jest długo i dużo się zmieniło przez ten czas na pozytyw i oczywiście też negatyw w niektórych aspektach. Jeśli chodzi na przykład o wykorzystanie przez pociągi towarowe, jest spadek, tutaj UTEK faktycznie wylicza, że mniej osób wykorzystuje teraz, znaczy mniej po prostu jest przewożonych materiałów przez pociągi, faktycznie to się przeniosło na tiry, ale z drugiej strony dużo więcej osób korzysta z pociągów pasażerskich. Oczywiście wiadomo, że podczas pandemii był spadek, natomiast pomijając pandemię, jest duży wzrost z roku na rok, faktycznie coraz to więcej osób korzysta z pociągów. Tutaj mam taką ładną statystykę, a mianowicie 335 milionów pasażerów 2 lata później, więc udało się przekroczyć barierę 300 milionów. Przed pandemią właśnie się nie udało jej przekroczyć, natomiast później
Wróć 2 lata później, po 2017 roku właśnie udało się przekroczyć zaczęło to jeszcze iść do góry, więc to jest dobra informacja, że faktycznie coraz to więcej osób korzysta z pociągów, więc taka ciekawostka. Z innych informacji, wracając właśnie jeszcze do tych remontów, tak wyglądają objazdy, jeżeli chodzi o rondo Tybetu, 105 dojeżdża do cmentarza Wolskiego, a pozostałe linie autobusowe przejeżdżają Prymas Tysiąclecia bez skręcania i bez zatrzymywania się na przystankach na dole. Z kolei z innych informacji jeszcze kolejnych, to jest to, że cały czas Mazobilet istnieje. Mazobilet to jest bilet, który możecie sobie kupić, na manie biletu macie, w telefonie, bądź też po prostu w punkcie sprzedaży biletów i taki bilet Was uprawnia do przejeżdżenia w przeciągu weekendu wszystkim, jeżeli chodzi o Mazowsze, czyli koleje mazowieckie, pomijając pociąg słoneczny, koleje mazowieckie, wszystkie wukatki, cały transport publiczny, warszawski transport publiczny jest do Waszej dyspozycji i oczywiście też również autobusy wożące Was do lotniska w Modlinie. W skrócie, właściwie wszystko macie w tej cenie. Czym możecie się poruszać, jeżeli chodzi o dużych przewoźników po Mazowszu. Więc dosyć ciekawa atrakcja, oferta. Natomiast z okazji majówki ten bilet jest czynny dłużej, przez całą majówkę. Więc to też jest dobra informacja, bo oferta obowiązuje normalnie właśnie od piątku, od godziny 19 do 8 w poniedziałek i przez ten czas można korzystać z tego biletu całkowicie w ramach jego jeździć za darmo, znaczy w cenie. Natomiast z okazji majówki bilet jest już czynny, był czynny już od 19 we wtorek i jest czynny 30 kwietnia to było i jest czynny aż do 6 maja, więc w skrócie 6 dni na jednym bilecie, a nawet 7, to dosyć duże szaleństwo. I na pewno dobra cena, bo biorąc pod uwagę, że bilet taki jeden kosztuje na tyle dni 50 zł, tylko łącznie grupowy 100, grupowy to jest od 2 do 5 osób, to wiecie. Naprawdę, sky is the limit, jeżeli chodzi o możliwości przejechania kilometrów na tego typu biletach, więc takie ciekawostki. Jeżeli chodzi o jeszcze inne utrudnienia, to jest właśnie rondo 40-latka, które tym razem jest zamknięte w innej relacji. W związku z tym aktualnie tramwaje normalnie jadą w kierunku Pragi, ale w drugą stronę gorzej jadą, czyli nie przejeżdżają przez przystanki Dworzec Centralny jak linia 10, dziesiątki nie ma w ogóle. Jeździ aktualnie linia zastępcza 73, która łączy te dwie krańce, które normalnie byłyby obsługiwane przez 33 i przez dziesiątkę, czyli właśnie w tych relacjach, zresztą dokładnie wam powiem. To tak, 73 jeździ z metrem Młociny, metrum Młociny na ośrodek Górczewska i dalej właśnie lub do cmentarza Wolskiego i taka jest trasa 73, czekajcie, coś mi tutaj nie klei. Metrum Młociny na ośrodek Górczewska lub na cmentarz Wolski, natomiast w drugą stronę jedzie też linia tramwajowa 74. 74 jedzie z kolei inaczej, bo 74 jedzie z wyścigów do PKP Służewiec, więc też całkowicie ten odcinek, który jest zamknięty bez dziesiątki, jest aktualnie całkiem ładnie wykorzystywany i też dlatego, że właśnie linia 33 nie jedzie do Kieleckiej. Z kolei na tym odcinku zastępcza jeździ komunikacja autobusowa z 17, 17 po prostu omija cały ten odcinek przez Marszałkowską. Więc dosyć duże utrudnienie, dosyć dużo się pokręciło. Też bardzo dużo na okrągło jeździ komunikacji autobusowej, zarówno dziennej, jak i nocnej, w związku z tym, jak te prace są tam realizowane i po prostu przejazdy przez te torowiska w tym miejscu są niedostępne. I no, te autobusy jeżdżą na okrągło, tak to powiem. Tak naprawdę na okrągło. Niektóre jadą koszykową, inne jadą nawet złotą. Więc widzieliście kiedyś autobusy na koszykowej bądź złotej? No właśnie, ja nie. Nie będę ukrywać, że dziś będę chciał też to zobaczyć, jak się będę grać w tym rejonie. No ale dobra, idziemy dalej z kolejnymi jeszcze informacjami. Te utrudnienia wszystkie, które tutaj widzicie, są 3-5 maja. Z innych informacji jeszcze jakieś są utrudnienia jutro w niedzielę. No to linie autobusowe 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503 mogą jeździć objazdami w związku z różnymi uroczystościami, które będą się działy. No i oczywiście właśnie z okazji tam różnych zawodów. Z kolei, jeżeli wy byście chcieli mieć swój plakat Gdańsk Główny, taki jak ja mam właśnie w tym miejscu, zachęcam Was do zakupienia właśnie tego plakatu na stronie partnera kanału, którym jest kolejny plakat, naprawdę mi się podoba i niedługo tam będę, bo w tym miesiącu jedę na tydzień, chciałem powiedzieć wolnego, ale po prostu robienie czegoś innego, niepowiązanego z kanałem, w związku z czym będę faktycznie i w Gdańsku, i pewnie w Gdyni, ale głównie w Sopocie, bo w Sopocie będę nocować, więc
faktycznie taki rejonowy, taki właśnie niedługoplanowy rejon, gdzie niedługo się pojawię. A co ja mogę powiedzieć? Zresztą zobaczycie, może coś tam nagram, pewnie nie będę mógł się powstrzymać. Ale dobra, mniejsza z tym, jak ktoś macie link do tego w opisie, w karcie i przypiętym komentarzu, jak nie zapomnę. Natomiast z innych informacji jest to, że pojawił się Józefowski Velo U, kompatybilny z Veturillo. W skrócie nowy system rowerów, który możemy faktycznie wypożyczyć i jechać dalej. To jest dobra informacja, że faktycznie ponownie coś takiego nam się tutaj pojawiło. Jeżeli chodzi o ten aspekt, że mamy połączone właśnie z Józefowem i to jest dobra informacja, ten rower wystartował od 1 maja, więc idealnie na już majówkę mamy ten rower, mamy trochę tam rowerów wpakowanych w ramach niego, nawet jest takich parę ciekawszych bajerów. Jeżeli chodzi o rowery, bo mamy 5 rowerów miejskich z fotelikiem dla dzieci i 5 rowerów dziecięcych, czyli coś, czego nie mamy w systemie warszawskim. Jestem ciekawy, jak to będzie dobrze wytrzymywać i czy nie będzie zniszczone i jak to będzie wyglądać. Chętnie taki rower bym zobaczył, ale biorąc pod uwagę, ile ich będzie, to no może być ciężko. Ten rower jest czynny od 1 maja do 31 października będzie dostępny. Ma taki sam system blokowania jak Veturillo. I z ważnych aspektów jest jeszcze to, że jest parę stacji, z których można korzystać właśnie z tych rowerów. Jest to 8 stacji znajdujących się właśnie w Józefowie. Płatności są takie same mniej więcej jak wszędzie, czyli 20 minut jest bezpłatne, 60 minut jest, do 60 minut jest złotówka, od 60 do 2 godzin to jest 3 zł, dalej to jest od 2 godzin do 3 godzin 5 zł i od 180 minut do 240 minut 7 zł. I każda godzina kolejne 7 zł. Więc tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o tego typu bajery. Tu się coś cofnęło. Także dobrze, że faktycznie taki system rowerowy został w końcu ponownie uruchomiony po tym, jak został zamknięty na czas zmiany całego systemu Veturillo. Tymczasem z innej informacji, skrzyżowanie Bystrej i Radzy Mińskiej już jest po nowemu. Prywatny deweloper je przebudował i w ramach tego pojawiły się nowe pasy i przystanki autobusowe, które zostały wyremontowane wraz z nowym przejściem i przejazdem rowerowym w okolicy, więc to jest bardzo dobra informacja faktycznie, że zostało to w ostatnim czasie realizowane. Informowałem Was o tych utrudnieniach, które tam były robione, a teraz już cała inwestycja jest zakończona. Z innej rzeczy, które jeszcze nie są zakończone, to jest oczywiście przebudowa ronda Zesłańców Syberyjskich. Na razie będzie projektowanie, później będzie budowanie. Planowane jest zlikwidowanie pół przejść podziemnych i wybudowanie tam pełnych przejść naziemnych dla pieszych i rowerzystów w każdej relacji. Jest to też fragment dołączenia wszystkich i zlikwidowania wszystkich rowerowych teleporterów. W ramach tej inwestycji również pojawią brakujące odcinki rowerowe i będą przebudowane w różnych odcinkach do nowych inwestycji, które są realizowane przy Warszawie Zachodniej, jak i również oczywiście w ramach budowy tramwaju do Warszawy Zachodniej. Więc te wszystkie trzy inwestycje powinny się w ten sposób połączyć w jedną całość. Wykonawca będzie przez 16 miesięcy opracowywać całą dokumentację projektową, a następnie będzie można przystąpić do przebudowy. Z kolei inna informacja, mianowicie nowe centrum Warszawy będzie jeszcze bardziej odjechane, jeżeli chodzi o centrum Warszawy, bo wiadomo, ulica Złota zniknie, jeżeli chodzi o tunel i właściwie całkowicie zniknie, jeżeli chodzi o tą część po stronie przy Marszałkowskiej, tam w kierunku Placu Pięciorogów. To będzie tylko łącznie przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Powstaną nowe fontanny, nowe oczka wodne, mnóstwo drzew, zielenie i tak dalej. Miejsca parkingowe wszystkie w okolicy są zlikwidowane, bo powstał nowy parking podziemny pod Placem Powstańców w Warszawie i w ramach tej inwestycji tak to mniej więcej będzie zrealizowane. Nie tylko łącznie sama ulica Złota jest zrealizowana w ramach tej inwestycji. Również jeszcze inne ulice, które przelegają do niej, więc w skrócie dosyć duży kawałek będzie tego realizowane. Spokojnie, tak, będą na ten temat filmy na kanale Wizonosz. Spodziewajcie się, że niedługo najprawdopodobniej rozpocznę jakąś serię w tym temacie, biorąc pod uwagę, że faktycznie jeszcze umowa nie została podpisana, tylko faktycznie już są poznane oferty, a jak już będzie podpisane, to wiadomo, że jeszcze chwilę wcześniej nagram filmy, żebyśmy mieli to wszystko ładnie pokazywane, krok po kroku, jak to będzie powstawać, żebyśmy mogli po prostu zobaczyć to, jak powstawało, jak to wyglądało wcześniej i jak to będzie wyglądać po zakończeniu inwestycji, jak to robię przy wszystkich inwestycjach, które nagrywam. Tymczasem lotnisko Chopina ma się rozszerzyć. W końcu
plan, żeby zaprzepaścić i całkowicie zamknąć lotnisko Chopina. Znaczy, nie było nigdy pomysłu, żeby zamknąć lotniska Chopina, to pamiętajmy o tym. Było tylko i wyłącznie zamknięcie ruchu pasażerskiego, ale pozostawienie ruchu VIP-owskiego i wojskowego. Natomiast ważne jest to, że lotnisko Chopina uciekło na szczęście od tej teorii, od tej wersji i ma pozostać i być rozbudowane. Taki jest aktualnie plan. Plan rozbudowy do 2029 roku zakłada budowę m.in. tam nowego właśnie południowego terminala, trochę rozszerzenia dla strefy Schengen i non-Schengen i budowę jeszcze innych barierów, które będą realizowane w ramach tej inwestycji. Więc jest dobra informacja, że faktycznie to jest cały czas realizowane. Chodzi też m.in. o to, że w przyszłym roku już lotniska Chopina będzie obsługiwać więcej pasażerów niż ma swoją przepustowość. Dlatego też potrzebne są prace, działania, żeby już teraz faktycznie coś w tym temacie zrobić i będą też z tego powodu straty. Oczywiście ta inwestycja jest kosztowna i duża. Zobaczymy, jak faktycznie to będzie wyglądać. Natomiast tak, jeżeli chodzi o harmonogram plan, no to wiadomo, że najpierw trzeba zaktualizować koncepcję przed 25 rokiem. Następnie w 25 roku ma się rozpocząć projektowanie. No i też rearanżacja terminala, rozpoczęcie prac budowlanych ma być mniej więcej w 1/3, że tak to powiem, w pierwszej połowie 2026 roku i wszystkie prace mają być zakończone w 2029 roku, więc czekam, dzięki temu faktycznie około 300 milionów pasażerów rocznie będzie mogło więcej przyjechać i przylecieć na lotnisko Chopina i po prostu z niego skorzystać, więc to jest dobra informacja. Przepustowość aktualnie lotniska Chopina to jest 20 milionów osób, a właśnie planowana liczba osób na przyszły rok przez lotnisko Chopina to jest 2,5 miliona, więc widzicie chyba problem, co nie? Także miejmy nadzieję, że faktycznie nie będzie aż tak źle. Z kolei inna informacja, mianowicie niedawno minął już rok lotnisko Warszawa-Radom, które funkcjonuje i cały czas nieprzerwanie obsługuje. Ponad 130 tysięcy pasażerów skorzystało z niego przez cały rok. No ja wiem, tu mamy 20 milionów, a tu mamy 130, to może wydawać się, jakby to była duża różnica. Pamiętajmy, że jednak lotnisko Chopina jest głównym portem lotniczym w Polsce, a Radom to Radom, więc to trochę inna sytuacja. No na szczęście więcej osób faktycznie z niego skorzystało, niż było to prognozowane na ten rok, bo prognozy zakładały raptem 100 tysięcy pasażerów. Na szczęście, jak widzicie, sytuacja jest trochę lepsza i to jest dobra informacja, że faktycznie do lotniska Warszawa-Radom trochę osób korzysta. Czy jest to niezbędny, dobry, duży, wielki, ogromny port lotniczy? Dajcie znać w komentarzach. Ja tylko powiem ze swojej strony, że no brakuje tam tej stacji kolejowej obok. Zresztą w Modlinie tak samo, ale w Modlinie to niedługo będą naprawiać, w Radomiu też, ale za jeszcze ładny, długi czas. Z kolei nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś był wspólny bilet PKP i LOT z Warszawy do Zakopanego. Można było polecieć do Zakopanego, znaczy można było właśnie polecieć samolotem do Krakowa, a w Krakowie był czekał pociąg i się wsiadało do Luxtoperdy i dojeżdżało prosto do stolicy. Właśnie góry. Natomiast jeżeli chodzi oczywiście o Zakopane, taki przejazd trwał 4 godziny i 38 minut. Ładnie co. Natomiast Meet Luxtorpedy, tylko już tutaj zrzucę. Wiadomo, że Luxtorpeda było najszybszym połączeniem i tak dalej, ale to połączenie najszybsze oczywiście było jedne i tylko i wyłącznie została po prostu w ten sposób przekroczona pewna bariera, bo wtedy pociąg przejechał całą trasę w 2 godziny i 18 minut pomiędzy Krakowem a właśnie Zakopanem. Natomiast teraz sytuacja jest trochę inaczej, bo w jednym z rozkładów jazdy przejazd właśnie PKP Intercity na tej trasie wyniósł 2 godziny 17 minut. Znaczy, dalej, no, Luxtorpeda jeździła dosyć dawno, więc czas czekania, żeby faktycznie te pociągi ponownie tak zaczęły szybko jeździć, jest straszny. Biorąc pod uwagę, jak te pociągi wtedy jeździły, to była zupełnie inna trasa i to trochę inaczej działało niż teraz, ale ja sądzę, że jeszcze mamy trochę do poprawienia i może w przyszłości faktycznie pociągi będą jeździć jeszcze szybciej. Z ważnych aspektów jest to, że normalnie Luxtoperda takim normalnym, kursowym, liniowym przejazd właśnie z Krakowa do Zakopanego trwał 2 godziny i 43 minuty i też trzeba pamiętać, że taki koszt przejazdu wtedy był strasznie drogi, no bo jednak połączenie biletu lotniczego i kolejowego, czyli wiemy, ile kosztują połączenia lotnicze do Krakowa czy Wrocławia. To są ceny astronomiczne. Pociągiem jest dużo taniej, jakby nie patrzeć. I gdyby taki bilet był połączony, to ja nie wiem, czy to było jakkolwiek opłacalne. W sensie na czas to może jeszcze, ale na budżet to już raczej prawie dla nikogo.
Przynajmniej z aktualną sytuacją, jak wygląda to wszystko w Polsce. Kończąc tematy, mam dla Was ciekawostkę. Mianowicie przy Żelaznej powstanie budynek z pionowym ogrodem. Pierwszy taki w Warszawie. Będzie mieć taką właśnie elewację z dolnicami, w których będzie niska zieleń. Oczywiście taka rodzima Polska. A w środku będzie też właśnie sam park. I park będzie autonomiczny. Znaczy ogólnie wszystko będzie autonomiczne, bo na dworze ma być to wszystko podlewane przez drony, które będą to samemu robić. Z kolei na w środku mają chodzić roboty takie wyglądające jak my i mają to wszystko też poddawać, utrzymywać, zajmować się tymi kwiatami. Na razie to będzie działać na połączeniu tego wszystkiego, a w przyszłości ma być to całkowicie zautomatyzowane, tak aby człowiek nic nie musiał w tym temacie robić. Brzmi surrealistycznie, ale chcę to zobaczyć. Budowa ma się zakończyć w 2028 roku, więc czekamy faktycznie na taki nowy, odjechany budynek. Tymczasem pojawił się nowy sondaż, mniejsza z tym. Dawno nie było sondaży, wiem, ale raz na jakiś czas mogę coś wymyśleć. I było pytanie do Was, czy aktualna majówka nie jest dla Was trochę za ciepła? Na 725 głosów większość z Was stwierdziło, że jest idealna pogoda, czyli 75% z Was tak stwierdziło, 19% stwierdziło, że jest za ciepło, ja się do tych osób załączam, za zimno 2%. Nie wiem, co wy tam chcecie od tej pogody. No i nie wiem, nie wychodzę z domu i spacer to w sumie też w sumie ja 3% zaznaczyło osób. Mniejsz sondaże, mniejsza z tym, postaram się, żeby faktycznie już normalnie wróciły, chociaż jeden tygodniowo by się przydało, żebyśmy trochę więcej wiedzieli o sobie. Tymczasem to było z tego filmu. Jeśli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli taki film Wam się podobał i chcielibyście zobaczyć kolejny, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zrobiło tak już z Was ponad 16 tysięcy osób, dokładnie 16 tysięcy i dwie osoby kliknęły przycisk subskrybuj. Za to oczywiście bardzo serdecznie Wam dziękuję, że tutaj cały czas ze mną jesteście i dziękuję również wszystkim patronom Awiznosza, których jest w teorii coraz więcej, w praktyce osób trochę zmalała liczba, ale to nie zmienia faktu, że faktycznie wszystkim oczywiście wspierającym dziękuję i dzięki Wam te filmy cały czas realizuję w, miejmy nadzieję, chociaż trochę większym standardzie. Mam nadzieję też, że do końca tego miesiąca jeszcze jeden aspekt dopnę, jeżeli chodzi o właśnie poziomy i dopracowanie wszystkiego, chociaż jak widzicie już teraz mniejsza z tym nagrywam z mikroportami, a właściwie z mikrofonem krawatowym. Cały czas jestem ciekawy waszych opinii, co o tym sądzicie. Ja muszę jeszcze parę rzeczy poustawiać w tym mikroporcie, żeby dobrze zbierał mój dźwięk, żebym po prostu dokładnie wiedział, jak go idealnie ustawić przy ustawieniach, które są w samym mikroporcie. I jak to będę mieć idealnie zrobione, to faktycznie wtedy będzie dobrze. W ten sposób ja nie muszę później łączyć w mojej postprodukcji dźwięku właśnie z aparatem i to jest też dla mnie dużo, dużo wygodniejsze. Więc takie ciekawostki techniczne. O technicznych ciekawostkach wiem, miały się pojawiać filmy, nie wiem kiedy będą. Film z Olsztyna dzisiaj się pojawił w końcu, kiedy wy to oglądacie. Ten film z mniejszością się pojawi pewnie w nocy. Ja go nagrywam w środku dnia, bo za chwilę wychodzę i jadę na spotkanie takie ze znajomymi. Więc to jest inna rzecz, natomiast jeszcze z Olsztyna będzie parę filmów. Po pierwsze będzie short z Olsztynie Zachodnim, bo to jest zbyt krótki materiał, żebym zrobił pełen z tego film. Będzie też oczywiście przelot nad całą trasą tramwajową do Pieczewa. Będzie też oczywiście film o zajezdni tramwajowej i trochę o historii, o tym, co praktycznie jest fenomenalnego, jeżeli chodzi o Olsztyn. Piszcie mi w komentarzach, czy chcecie, żebym nagrywał normalnie filmy z Olsztyna, jeżeli faktycznie jakieś tam inwestycje tramwajowe czy kolejowe będą się dalej realizować, bo w sumie dosyć dobry jest ten dojazd i chętnie mogę wpadać, bo tak miło mnie to miasto zaskoczyło, że aż chętnie tam mogę pojawiać się raz na jakiś czas, to będzie niż Łodzi. Ale to co innego i co? I czekamy, czekam na kolejne filmy. Kolejka teraz najbliższych materiałów jest dosyć duża, cały czas. Jest i zajezdnia Neapol, jest STP Karolin, jest przelot nad metrem. Są też oczywiście inne inwestycje, takie jak wiadukty trasy Łazienkowskiej na Pradze. Mamy też ulicę Suwak, jest też oczywiście wiadukt na Gminicy Pruszkowa i Piastowa, który jest już oddany do użytku i oczywiście też tunel w Teresinie. Te wszystkie inwestycje już nagrałem, a jutro nagram dla Was jeszcze Kasprzaka, co tam się faktycznie frezuje i o tym powinniście zobaczyć jutro, miejmy nadzieję, film. Ja też w kolejnym tygodniu wyjeżdżam na tydzień właśnie tutaj, więc na wtedy będziecie mieli zaplanowane najprawdopodobniej prawie wszystkie filmy, pomijając te 200 wydanie mniejsze z tym, które zrobię dla Was najprawdopodobniej specjalnie z plaży w Sopocie. Taki przynajmniej mam na razie zaplanowany pomysł. Chciałem gdzie indziej zrobić 200 wydanie mniejsze z tym, ale może zrobię rocznicę z okazji już kilku lat mniejsze z tym po prostu w jakimś bardziej efektownym miejscu w Warszawie, bo i tak muszę, mnie nie będzie w Warszawie na te 200 wydanie, a nie chciałbym go robić w poniedziałek, chyba że to jest jakieś rozwiązanie. Dobra, dawajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie i do zobaczenia niedługo w kolejnym wydaniu mniejsze z tym za tydzień w wydaniu 199. Ja nie mogę.
Ja już od 198 tygodni przygotowuję te podsumowanie. Dobra, ekscytować się będę przed 200. Cześć!